Nazywam się Emilia Kaporowska. Mam 21 lat, ale już za chwilę będę nazywała się Emilia Wojtyła. Stojący obok mnie Karol zostanie moim mężem, a już niedługo ojcem naszego pierworodnego syna. Jestem Karol Wojtyła. Mam 26 lat. Czynny żołnierz, urzędnik administracji wojskowej. Za kilka minut wejdę w nowy etap swojego życia z ukochaną kobietą stojącą u mojego boku, pod której sercem bije kolejne nowe życie. Nasze wspólne nowe życie. Maja 1920 roku, Wadowice. Bardzo gorący dzień. Przez otwarte okna słychać litanię loretańską odmawianą przez wiernych pobliskiej parafii. W tle biją dzwony kościelne. Już jest! Obydwoje żyjemy, mężu, spójrz, jakiego ślicznego mamy syna! Tak, Emilio. Dzięki Ci, Boże. Pierwsze imię otrzyma po Tobie, czyli Karol. A drugi Józef, na cześć Józefa z Nazaretu oraz marszałka Piłsudskiego, który właśnie broni naszej ojczyzny przed bolszewikami. Będzie nazywał się Karol Józef Wojtyła. Edku, to twój młodszy brat. Przywitaj się. Cześć, bracie. Jesteś w końcu. Zobaczysz. Wszystko ci pokażę. Poznam cię z moimi kolegami. Nauczę cię grać w piłkę. Będziemy robić wszystko razem. Zostaniesz wielkim piłkarzem. Jestem pewna, że zostanę wielkim człowiekiem. Urodziłem się, a miało mi nie być na tym świecie. Jestem jednak. I coś mi się wydaje, że mama ma rację. Czuję, że Bóg ma wobec mnie jakieś poważne plany. Ponad 100 tysięcy ludzi oczekiwało na placu świętego Piotra na nowego papieża. Nagle dym, początkowo szary, stał się biały. Tłum zaczął się śmiać, krzyczeć i klaskać. Ogłaszam wam wielką radość. Mamy papieża. Najdostojniejszego i czcigodnego księdza Karola. Świętego Rzymskiego Kościoła, kardynała Wojtyły. Święty składamy w podzięce za święte pejzaże Twe dróg, że co dnia dawałeś nam więcej niż człowiek spodziewać się mógł. Za słońce biegnące do raju, gdy w niebo się wzbił biały dym, za wolność, co przyszła na zawsze.